Mów coś. Mówię coś. Dobra. Jest sobota, 16 października 2010 roku. Jesteśmy w studiu Dream Factory w Bydgoszczy i rozpoczynamy nagrywanie debiutanckiej płyty zespołu Contagion. Oczywiście na pierwszy rzut idą Gary. Zapraszam. Moment. Wiesz, na razie pograj, bo chcę sprawdzić parę rzeczy, czy wszystko się zgadza z mikrofonami. października, dzień drugi, dzisiaj nagrywamy wokale. Yeah.
powiedzmy 4 lata temu? 3? Ile? 3 lata temu, dokładnie. Tak, gdzie siedzieliśmy z Antonem na trawie przed Jaw Center, piliśmy sobie Ciderka. No i był pomysł na kapelę. I kapela jest i właściwie. To nas zainspirowało. Będąc z tej samej Irlandii, słuchaliśmy namiętnie właściwie, wtedy mi właściwie Svensson zaraził Divine Heresy kapelą nową, właściwie pierwszą ich płytą. No potem poleciało z górki, na Szugach i Pastory. Chcieliśmy tak grać. Perka poszła błyskawicznie, wokal poszedł błyskawicznie. Chciałem na to poświęcić 3 dni, wyszedł jeden. To sobie bardzo dobrze. A teraz nagrywamy was. Materiał na płytę powstawał przez ostatnie 2 lata i przeszedł, że tak powiem, dużą rekonstrukcję, bo dużo tego materiału zrobiliśmy w poprzednim składzie, a potem gdy zmienił się bębniarz i basista, głównie za sprawą bębniarza te kawałki zostały kompletnie przearanżowane i no i po prostu zmienione. Na płycie, tak jak już Grim powiedział, będzie 9 kawałków, no i to jest owoc naszej pracy przez ostatnie 2 lata. O kurwa, grzaniec! O, grzaniec! Dzień dobry. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Forge to play without inner sense. Śmiechu poprosimy, kurwa, taśmę profesjonalną, żebym ja chłopakom pokazał. Ty wiesz, kiedy dojść, nie? No, uwaga. Hold on.